Jest świat widzialny, świat materii, który można dotknąć, zobaczyć czy poznać zmysłami. Ale jest też i ten świat niewidzialny. I żeby go zobaczyć, to musisz spojrzeć ponad wszystko to, co widzisz. Ten świat niewidzialny też można zobaczyć. Byli tacy jak na przykład prorocy Boży, którzy mieli wizje, widzenia, sny, którzy widzieli ten świat niewidzialny. Doświadczali różnych objawień. I apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i wierszu 16 pisze tak. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego, dla niego zostało stworzone. A więc zwróćmy uwagę, że tutaj apostoł Paweł pisze również, że mamy ten świat widzialny i niewidzialny. Są te rzeczy widzialne i niewidzialne. Kiedy Bóg stworzył ten świat, to tak naprawdę człowiek widział wszystko. Nie było żadnej bariery, że był jakiś świat, którego nie widział. Ale powstał grzech w Edenie. I on spowodował, że mamy problemy dzisiaj zobaczyć ten świat niewidzialny. To nie tylko jest problem wzroku, że nie widzimy tego świata niewidzialnego, ale to jest problem grzechu i również wiary. Chociaż dzisiaj na świecie żyje około 45 milionów ludzi niewidomych. Kiedy nie są w stanie zobaczyć nie tylko samych siebie, swoich najbliższych, ale nie są w stanie zobaczyć tego piękna jeszcze. Są, wiecie, takie miejsca, które są wyjątkowo piękne. Ja kocham góry, więc jak w góry pojadę, no to wiecie, te widoki. To jest niesamowite. Ale wyobrażam sobie pojechać do takiej Nowej Zelandii, gdzie jest niesamowicie piękny kraj i również popatrzeć na te niesamowite widoki. Ale te osoby, one nie widzą. Powstaje więc pytanie, czy można cieszyć się z życia, jeśli nie widzimy? Kiedy przed oczyma masz tylko ciemność. Ale dzisiaj będę chciał też wskazać wam, że jest też inna ślepota. I ta ślepota jest o wiele bardziej tragiczniejsza. Mimo, że fizycznie możemy widzieć. Jak można widzieć niewidzialne? Słowo Boże uchyla nam rąbka tajemnicy, uchyla nam taką kurtynę i ukazuje nam, że w tym świecie niewidzialnym toczy się potężny konflikt, który ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w tym naszym świecie widzialnym. Są zaangażowane dwie potężne siły, siły dobra i siły zła. Chrystusa i szatana. I ludzkość jest również podzielona w tym konflikcie, ponieważ każdy człowiek musi opowiedzieć się po jednej z tych stron. I przez wszystkie wieki te siły zła tak się dostosowują do tego świata widzialnego, aby swym wpływem ogarnąć cały ten świat, jak i również wszystkich ludzi. Żeby zobaczyć w jakiejś tam miniaturce, to pozwólcie, że otworzę 6 rozdział tylko drugiej Księgi Królewskiej. Opisana jest pewna historia, gdzie prorok wtedy żyje, w tych czasach prorok Elizeusz. I od 6 rozdziału, od wiersza 8, pozwólcie, że przeczytam najpierw do 13, a później pozostałe.
Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmił mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzyła króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. On odpowiedział, idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa. A ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu, oto jest w Dotanie. Zobaczmy, że tutaj mamy w tym sprawozdaniu opisany opis, który pokazuje nam, jak prorok Boży widzi rzeczy niewidzialne. I tu jest przepięknie, że zobaczmy, prorok Boży wpływa na bieg wydarzeń, które wydają się zależne tak naprawdę od stosunków politycznych, działań militarnych. A więc historia tego świata pokazuje, że Bóg kieruje losami wszystkich narodów. A więc nie musimy się obawiać przyszłości. Nie musimy się obawiać, co to będzie i jak to będzie jeszcze i co będzie przed nami, jakie wydarzenia będą. Skoro nasze życie jest pod Bożą opieką, skoro moje, twoje życie jest w Bożych rękach. I teraz prorok ostrzega Izraela, król aramejski, wiecie, no jest, jak widzimy tutaj, oburzony, no dlatego, że ma wrażenie, jakby ktoś z jego dostojników mógł, no dzisiaj byśmy to mogli określić jako tajny współpracownik, jakiś tam szpieg, prawda, czy kret, który wszystko donosi. Ale się okazuje, że jest prorok Boży, który nie tylko widzi zamierzenia, ale i słyszy, co król, jakie król wypowiada słowa. I to jest coś, co jest niesamowite. No i oczywiście pierwsze pytanie, które jest, to gdzie on jest? Nie? No i dowiaduje się, że jest w Dotanie. Więc pozwólmy, że przeczytam teraz kolejne cztery wiersze. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto, a gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał, chciał wyjść o to miasto, otaczało wojsko i konnica, wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Kolejne sprawozdanie, które mamy tutaj, jest niesamowite. Popatrzmy. Jest jeden obraz. Patrzą na to samo wydarzenie i obydwoje widzą inaczej. Sługa Elizeusza widzi inaczej i Elizeusz widzi inaczej. Sługa Elizeusza mówi, biada, panie mój. Co zrobimy, co postąpimy? I czasami również możemy czuć się tak, kiedy w naszym życiu przeżywamy pewne trudności i kiedy przeżywamy pewne doświadczenia. I wtedy też pojawia się nieraz pewno taka myśl, Boże, Boże, co to będzie? Boże, pomóż. Ale Elizeusz zupełnie co innego widzi. Sługa mógłby powiedzieć, no panie, no co ty, ślepy jesteś, nie widzisz, że jesteśmy otoczeni, że czeka nas po prostu no, nieszczęście. No jak można nie widzieć? Ale czy Elizeusz nie mógłby to samo powiedzieć? Ty, Laodycejczyku? Ślepy jesteś?
I to, co jest, wiecie, piękne, i to, co często w naszym życiu bywa, rodzice widzą inaczej, dzieci widzą inaczej, nauczyciele widzą inaczej, uczniowie inaczej, dyrektorzy widzą inaczej, pracownicy widzą inaczej, czasami pastor widzi inaczej, zbór inaczej, diecezja inaczej, pastorzy inaczej. No czasami tak to po prostu jest. Ale pozwólcie, że w tym fragmencie skoncentruję się, wrócę do tego 14 wiersza. Ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. Kiedy śpimy, diabeł planuje tak, żeby w następnym dniu, w następnym poranku mieć już dla ciebie przygotowane zwiedzenie, przygotowane coś, żebyś tylko nie poświęcił czas dla Boga. A więc on w nocy planuje, jak zwieść ciebie i mnie. Dlatego w nocy, tak, najwięcej dokonuje się zabójstw, kradzieży, gwałtów. I właśnie wtedy, kiedy my spokojnie może śpimy, diabeł planuje taką zasadzkę dla nas zrobić. Dlatego ten 15 wiersz, a gdy wczesnym rankiem, co robisz wczesnym rankiem, kiedy wstaniesz? Czy kiedy oczy otwierasz, mówisz: dziękuję Ci, Panie, za ten dzień? Dziękuję Ci, Panie, za ten deszcz, czy może słońce? I zwracasz się do tego świata niewidzialnego. Bierzesz te Słowo Boże, które przenosi Cię w ten świat niewidzialny i próbuje Ci przekazać tą informację. Jakże bardzo ważne jest, abyśmy właśnie w poranku skierowali swój wzrok na Jezusa, poświęcili czas na modlitwę. Kiedy ten sługa Elizeusza zadał pytanie, jak postąpimy, to co jest, co Bóg nam pomaga odpowiedzieć, to myślę, że z Księgi Hioba z 12 rozdziału i wiersza 13 moglibyśmy przeczytać taki tekst. Ale u Niego jest mądrość i moc, u Niego rada i roztropność. To, co ja sobie cenię w tej historii. Wiecie, Elizeusz nie krytykuje swojego sługi. Nie krytykuje, że nie ma wzroku duchowego. Nie krytykuje, że nie widzi tego świata niewidzialnego. Elizeusz widzi ten świat niewidzialny. Widzi opiekę aniołów. Widzi, że jego życie i życie jego sługi są pod opatrznością Bożą. A więc modlitwa. Modlitwa. Zaczyna się modlić, aby Pan Bóg otworzył oczy jego słudze. Jak ważna modlitwa jest w Twoim życiu. Jak ważna modlitwa jest w moim życiu. W życiu Chrystusa był to nieodzowny element właśnie. I w tej modlitwie można zawsze powiedzieć: Boże, otwórz i moje oczy. I wiecie, czasami mamy problem, żeby też ujrzeć siebie. Ale nie w taki sposób, jaki my widzimy, ale w taki sposób, jaki Bóg nas widzi. My wtedy zazwyczaj mamy o sobie takie, wiecie, mniemanie bardzo dobre. Ale bardzo ważne jest, abyśmy mogli modlić się i powiedzieć: Panie, pokaż mi to, co jest niewłaściwego. Pokaż mi siebie w takim obrazie, jakim Ty mnie widzisz. I wtedy, wierzcie mi, jestem przekonany, że Duch Boży wiele nam może pokazać, co może doprowadzić nas do pokory, pokuty, uniżenia, otwarcia i danie się Panu Bogu prowadzić. I ten problem ma Laodycea. To, co Księga Objawienia, 3 rozdział, wiersz 17 i 18 mówi: ponieważ mówisz, a więc Laodycea wie, ponieważ mówisz,
że jaki jesteś? No w porządku, bogaty, niczego mi nie brakuje. Ale ty nie wiesz. Czyli ty mówisz, ale ty nie wiesz. Ty mówisz, że ty wiesz wszystko, ale ty nie wiesz i nie jesteś w stanie zobaczyć swojego stanu. Że ty jesteś ślepy, że ty jesteś goły, że ty jesteś nagi. Ty niby wiesz, ale tak naprawdę nie wiesz. I nie znasz swojej potrzeby. Panie, otwórz oczy mego sługi, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. Oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Nie wokół sługi Elizeusza. To jest ciekawe. Ale, a więc widać, kto i jak dbał o to, żeby zobaczyć ten świat niewidzialny. Był taki okres i taka historia mi się przypomina. Pewne wydarzenie, kiedy, pamiętam, był sabat i z pewnym moim przyjacielem, który przeżywał trudności, moja żona wtedy wyjechała z dziećmi i ten sabat byłem sam. I po nabożeństwie spotkaliśmy się, jako że mieszkaliśmy bardzo blisko siebie. Wiecie, poszliśmy na taką piękną drogę, a więc taki piękny spacer, gdzie próbowałem zachęcać tego mojego przyjaciela, wzmacniać, pocieszać. Mówię, słuchaj, no jest Bóg na niebie. On naprawdę jest w stanie pomóc, On pomaga. No czasami przeżywamy takie trudne chwile. I słuchajcie, ta rozmowa tak przebiegła, takie były rozmowy, że tak naprawdę dochodzimy w którymś momencie, przez las żeśmy szli, jako że wtedy w Wałbrzychu mieszkałem, no i gdzieś około 200 metrów przechodziliśmy koło ruin starego Książa. Ja mówię, słuchaj, słońce zachodzi, to chodź, mówię, wejdziemy tam, wejdziemy na ten taras, tam jest piękny widok, pomodlimy się jeszcze, zakończymy sabat. On mówi, dobra. Ale kiedy idziemy, taka, wiecie, muzyka była dudniąca, taka, wiecie, taka mocna, taka heavy metalowa, takie krzyki, wrzaski jakieś takie. I gdzie, jak żeśmy zbliżali się, tak, wiecie, ta muzyka była bardziej taka silniejsza, mocniejsza, że no, bębenki w uszach po prostu aż drżały, mózg aż tam się po prostu, wiecie, wywracał. Ale mimo wszystko ja próbowałem rozmawiać, prawda, z tym moim przyjacielem. I kiedy weszliśmy już do tych ruin, zobaczyłem pewne osoby, ale w ogóle nie zwracałem uwagi na nich. Tylko po prostu jak gdyby kierowałem się tam na ten taras widokowy, żeby wejść. No i weszliśmy na ten taras, tam żeśmy się pomodlili. Słońce akurat pięknie zachodziło. I po modlitwie mój przyjaciel mówi tak, a jak wyjdziemy? Ja taki zdziwiony mówię, a jak mamy wyjść? A on mówi, a nie widziałeś, co to za ludzie? Ja wiem, no widziałem, ale nie przyglądałem się. To sataniści. Ja wiem, no to co? Jak wyszliśmy, tak wyjdziemy. Wiecie, i potem jak on, jak mój przyjaciel powiedział, że to są sataniści, wtedy mi jedno zdanie, które usłyszałem tylko kiedy żeśmy przechodzili. Był potężny śmiech i oni powiedzieli tak, ale mają znak. I potężny śmiech był. Ja dopiero sobie uzmysłowiłem to, bo myślałem, że może oni żartują. I kiedy już wracaliśmy, to ja już wtedy zacząłem przyglądać się na tych ludzi. Było 6 chłopaków, bardzo wysokich, takich zbudowanych, wiecie, i 4 dziewczyny. Na czarno poubierani i kiedy, wiecie, już z tego tarasu wyszliśmy, tam są te schodki, i później tam ognisko można palić i oni ognisko palili. I faktycznie na czarno poubierani, koszulki z krzyżami do góry nogami, łańcuchy, jakieś amulety, wiecie, pierścienie, trupie czaszki, to wszystko, wiecie, i ta muzyka. I ja wtedy jak gdyby wpatrzony byłem w te osoby. Już nie rozmawiałem z moim przyjacielem, tylko co oni robią. I nagle po prostu stało się coś takiego, że wszyscy zatrzymali się,
znieruchomieli. Ten jeden na ten radiomagnetofon nacisnął, wyłączył ten radiomagnetofon i ręka jego zostaje. Drugi, który miał siekierkę i tam, wiecie, te drzewo rąbał, ta siekierka zostaje. Trzeci tam coś z nożem, nóż zostaje. Czwarty tam, wiecie, brał te drzewo, żeby do tego ogniska przyłożyć, zostaje. Po prostu jakby wszyscy zostali sparaliżowani i wszyscy patrzą na nas. I ja mówię do tego przyjaciela, ty, a czego oni tak się patrzą na nas? A on mówi, a ja wiem, czego oni się patrzą. I wiecie, i my żeśmy przeszli koło nich, cisza była, zero muzyki, zero rozmów, wszyscy po prostu wpatrzeni jak na nas. I ja byłem zszokowany strasznie, wiecie. I nie mogłem tego zrozumieć, jak to się stało, że oni nagle dostali takiego, wiecie, jakiegoś paraliżu, że po prostu znieruchomieli. I kiedy na drugi dzień się modliłem, ta historia, Bóg dał mi tą historię. Właśnie z drugiej księgi Kronik, z 6 rozdziału. Nie wiem, co oni widzieli. Ja miałem tam ścieżkę do biegania, bo codziennie biegałem tam. I często tam, wiecie, jak biegałem, to chciałem tam wejść w te ruiny i wchodziłem. Mówię, może spotkam kogoś z nich. Chciałem się po prostu zapytać, co oni widzieli. Nie wiem, ja nie widziałem tego świata niewidzialnego. Ale oni musieli zobaczyć przynajmniej jakąś istotę z tego świata niewidzialnego. Czy oni widzieli te rydwany aniołów, czy może rydwan jednego anioła? Nie wiem. Ja tego świata niewidzialnego nie widziałem. Ale chcę teraz przejść w kolejnej historii do tej takiej ślepoty. 9 rozdział Ewangelii Jana opisuje taką fizyczną ślepotę i duchową ślepotę. I 9 rozdział mamy sprawozdanie, gdzie Pan Jezus przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I wiecie, jak ktoś jest ślepy od urodzenia i to, co dzisiaj ludzie zadają sobie pytania, kiedy spotyka kogoś jakieś nieszczęście, tak samo i uczniowie, od razu pierwsze pytanie do Pana Jezusa: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego? I Pan Jezus przepięknie odpowiada: ani on, ani rodzice jego. Ale aby objawiły się dzieła Boże. Myślę, że księga Hioba również uchyla nam kurtyny. Hiob, gdzie Bóg mówi, że to jest mąż nienaganny, prawy, a więc jedyny w swoim rodzaju, okazuje się, że co? Przeżywa niesamowite doświadczenia i tragedie życiowe. I tutaj jako ludzie wierzący cieszę się, że w ogóle nie wchodzimy w ten aspekt, jeżeli kogoś spotyka tragedia, czy on zgrzeszył, czy nie zgrzeszył, bo nie musi ktoś zgrzeszyć, żeby kogoś spotkała tragedia. Przynajmniej takie są sprawozdania biblijne. I teraz zobaczmy, że kiedy ten człowiek, kiedy Pan Jezus widzi stan tego człowieka, mówi takie niesamowite słowa: póki jestem na świecie, jestem światłością świata. I zobaczcie, co robi Pan Jezus. Spluwa na ziemię, robi błoto i te błoto bierze i naciera oczy tego ślepego. Czyli, no powiedzcie mi, czy jestem może w błędzie, pogarsza stan tego ślepego. No jeżeli ktoś jest ślepy i ty mu nałożysz jeszcze błota, no to przepraszam, no to tak, może mu nie zaszkodzisz, ale gdzieś może w ogóle oka nie będzie miał, bo się rozpłynie, albo nie wiadomo co, wiecie, zależy jeszcze jak tam. A więc Pan Jezus pogarsza stan tego niewidomego. Ale cały paradoks polega na tym, że ten zaczyna widzieć. Ciekawe jest tutaj, że popatrzcie, Pan Jezus, który jest posłany z nieba, posyła tego ślepego, a więc ten ślepy jest posłany,
do sadzawki Syloe, gdzie ta sadzawka Syloe nazywa się posłany. Ciekawe, ciekawe tutaj jest też takie skojarzenie. Ale dokonuje się cud. I teraz popatrzmy. 18 wiersz. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał. Tutaj widzimy duchową ślepotę. Oni widzieli. I zobaczmy, że teraz upór ich zaślepia. Nie potrafili uznać, że Jezus jest Mesjaszem i nie potrafili uznać, że Jezus dokonał tego cudu. I to jest tragiczniejsza ślepota niż ta fizyczna ślepota, ta ślepota duchowa, kiedy po prostu nie widzisz. I kiedy Pan Jezus, kiedy nie będę się koncentrował, bo to jest przepiękne, ale to jest kolejne kazanie, nie będę się tutaj jak gdyby głębiej wchodził w te rozważania tutaj. W każdym razie czytamy tutaj, że ten ślepy, który przejrzał, zostaje wyrzucony. I 35 wiersz sprawozdaje, a gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Wiecie, kiedy patrzyłem do oryginalnego języka greckiego, tam jest użyty czasownik heuriskein, znaczy znaleźć. Ale on nigdy nie jest stosowany na oznaczenie znalezienia czegoś przypadkowego, ale tego, czego szukasz. A więc Pan Jezus, wiedząc, że on został wyrzucony, szukał go i go znalazł. I zadaje mu pytanie. I po raz pierwszy ten, który był ślepy, widzi tego, który dokonał cud. Wiecie, ja sobie w ogóle wyobrażam, kiedy rodzisz się od urodzenia ślepy, masz tylko ciemność. I nagle w którymś momencie swojego życia nagle widzisz to wszystko. Widzisz ten świat. Widzisz to wszystko. To niesamowite musi być uczucie. Niesamowita radość musi być. Wdzięczność. Wtedy taki człowiek, on przeżywa coś niesamowitego. I Jezus go spotyka. I on nawet mówi, ale kto to jest, Panie? Ja go nie znam. Któż to jest, Panie, by mógł wierzyć w Niego? A Pan Jezus mówi, widziałeś go już. To jest ten, co rozmawia z Tobą. Tak jak gdyby apostoł Jan tutaj kładzie nacisk na oznaczenie i przeciwstawienie się światła do ciemności, widzenia i ślepoty. I teraz popatrzmy, że wykształceni, znający pisma, mający wiedzę, znający prawdę, jednym słowem ludzie oświeceni, odrzucają Jezusa, odrzucają Boże światło. I Pan Jezus zadaje tylko jedno pytanie. A czy ty wierzysz? No kto to jest? No to jest ten, co rozmawia. Wierzę, Panie. I złożył mu pokłon. I teraz ten, który był ślepy, nagle zobaczył. Ujrzał nie tylko świat, ale ujrzał tego, który dokonał tego cudu. I pojawił się duchowy wzrok. A ci, którzy widzieli, stali się ślepcami. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli, ci faryzeusze rzekli mu, czy i my jesteśmy ślepi? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie, widzimy, przed to pozostajecie w grzechu. Jezus nie przyszedł na świat, aby sądzić, ale aby zbawić. I ludzie, którzy odrzucają Jezusa, odrzucają światłość, sami na siebie tak naprawdę wydają wyrok. A więc można powiedzieć, że Pan Jezus, przychodząc, wyodrębnił jednych ludzi od drugich ze względu na ich postawę. Odróżnił wierzących od niewierzących.
I są dwie możliwości. Albo się opowiesz po stronie światłości i prawdy. Albo zwiążesz się z mocami ciemności, utwierdzając się w tym. Ponieważ zaliczyli się do widzących i uważali się, że nie potrzebują żadnego innego światła, oczywiście mowa tutaj o Żydach, o faryzeuszach i sadyceuszach, oni stają się ślepi wobec światła przyniesionego przez Jezusa. A więc, moi drodzy, nie wystarczy mieć wzrok, ale trzeba nim odpowiednio się posługiwać. I korzystanie ze zdolności widzenia musi być połączone ze zdolnością słuchania. Przypomina mi się historia Jana Chrzciciela, gdzie między innymi w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza mamy, kiedy Jan Chrzciciel jest w więzieniu i przychodzi wątpliwość, czy ten, który przyszedł, to jest Mesjaszem. I wysyła swoich dwoje uczni i mówi, idźcie i zapytajcie. I uczniowie Jana przychodzą do Pana Jezusa i zadają pytanie, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy Ty jesteś tym naprawdę Mesjaszem? I teraz zobaczmy, że Pan Jezus robi niesamowitą rzecz. Pan Jezus dokonuje na oczach tych uczniów cuda. I kiedy dokonuje cuda, mówi do nich te słowa. Idźcie i powiedzcie Janowi, coście widzieli. Głusi słyszą, ślepi odzyskują wzrok, chromi go chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Idźcie i powiedzcie, coście widzieli. Wiecie, w życiu chrześcijańskim jest bardzo ważne to, co widzimy, to, co słyszymy. Bo to jest później wprost proporcjonalne do naszego życia. Jeżeli jesteś ślepy, to i twoje życie będzie prowadzone po omacku. Ale jeżeli ujrzysz ten świat niewidzialny, ujrzysz Jezusa, gdzie Słowo Boże wprowadza nas, pomoże nam ujrzeć ten świat niewidzialny, to nasze życie będzie inaczej wyglądało. Weźmy na przykład przydomek niewiernego Tomasza. Dlaczego niewiernego? Bo był tym, który nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Bo go nie było, kiedy Jezus objawił się apostołom i powiedział, póki nie zobaczę i nie włożę swojego palca do jego boku, nie uwierzę. I kiedy Pan Jezus na nowo się objawia apostołom, jest wśród nich Tomasz i mówi, Tomasz, chodź do mnie. Ja nie chcę, żebyś ty był niedowiarkiem, ale żebyś ty wierzył. Ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc każdy wierzący powinien posiadać duchowy wzrok. Laodycea ma problem. Dlatego dzisiaj, kiedy się zwróci komuś uwagę, to się zaraz obrazi na pastora, obrazi się na zbór, nie przyjdzie, obrazi się na Pana Boga i koniec. Ale jest inna ślepota jeszcze. Chcę podać przykład Bileama. Ta historia zawarta jest w Księdze Liczb w 22 rozdziale i tam od wiersza 21 do wiersza 35. Kiedy Bóg wyprowadza Izraela z niewoli egipskiej, król Balak zaprasza Bileama, aby przeklął Izraela. I mimo, że Bóg odpowiada Bileamowi, to jednak Bileam się modli, ale co robi? Po swojemu. Znamy to? Że modlimy się o coś, a robimy i tak po swojemu? I Bileam robi dokładnie to samo. I w którymś momencie oślicę bierze, jedzie na oślicy, prawda? I oślica się zatrzymuje, bo widzi posłańca ze świata niewidzialnego. Widzi anioła z mieczem. On ją bije. Wiecie, i tu jest pewien paradoks. Bo Pan Bóg jak gdyby pozwala, żeby oślica przemówiła ludzkim głosem. I oślica przemówiła ludzkim głosem. I pierwsze pytanie, które oślica stawia Bileamowi, czemu mnie bijesz? A ten ją bije i mówi, bo nie chcesz iść. I wiecie, wszystko jej mówi, jaka to jest nieposłuszna, jaka to jest krnąbrna, jak ona w ogóle tak może i tak dalej.
Teraz wyobrażacie sobie, jak można popaść w ślepotę duchową, że zwierzę z tobą rozmawia, a ty w ogóle jak gdyby nawet nie kontaktujesz? I dopiero kiedy anioła widzi, dopiero kiedy widzi ten świat niewidzialny, tego posłańca ze świata niewidzialnego, nagle dopiero dochodzi do siebie. Ale co robi? Czy zawraca do domu? Nie, on jedzie dalej. Król Balak prosił go o przeklinanie Izraela. A Pan mówi, słuchaj, to jest naród, który będę błogosławił. I mimo, że nawet kiedy później się modli do Boga, to zobaczcie, że co wypowiada? Jakie słowa? Błogosławieństwa. No ale tam na niego czekała góra złota. I on tak bardzo chciałby coś złego powiedzieć. Mówi, no to słuchaj, złóż jeszcze więcej, prawda, zwierząt na ofiarę. Zbuduj 7 ołtarzy. To może wtedy się uda. Ale i wtedy się nie udało. I dalej próbował. I tu widzimy tą niesamowitą ślepotę duchową. I ten Bileam, on po prostu ginie w którymś momencie. A znamy te słowa? Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. I to jest tragedia w życiu chrześcijanina. Ale pozwólcie, że powiem inny przykład. To, co może nie powinniśmy widzieć, a nieraz przydarzy nam się, że widzimy. Księga Rodzaju, 9 rozdział i tam Noe upija się. Jak się upił, no myślę, że każdy z nas chyba nieraz widział osobę pijaną. Akurat w przypadku Noego, no upił się, nie wiem, czy było tak gorąco, czy był inny klimat, no po prostu był nagi. No i spotyka go syn, Cham. I co robi? Śmieje się z ojca. Ta informacja dociera do Sema i Jefeta. I co robią ci dwaj synowie? Podchodzą z tyłu, odwracają się tyłem, biorą nakrycie i zakrywają nagość swojego ojca. Sami nawet nie chcą widzieć. I to jest pewna nauka dla nas, moi drodzy. Czasami może zobaczymy grzech u kogoś. Nie musimy opowiadać, co ten zrobił, co on powiedział, jak on się zachował. Nie musimy opowiadać. Nie musi cały Kościół wiedzieć o tym. Dajmy czas i módlmy się o jego nawrócenie, żeby Pan Bóg na nowo mógł go wzmocnić, pocieszyć, zachęcić. Zakryj ten grzech. Bo co innego, kiedy ktoś kierunek obierze i on trwa w tym, to jest co innego. Oczywiście, że trzeba reagować. Rozmawiać przede wszystkim. I pozwólcie, że jeszcze chcę poruszyć przypowieść Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, gdzie jest opisany dzień sądu. Od 31 wiersza do 46. Opisana jest tutaj scena sądu i zobaczmy, że cała ludzkość stoi przed Stwórcą. Sąd polega na oddzieleniu dobrych od złych, można byłoby powiedzieć widzących od niewidzących. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus tutaj zwraca uwagę, zwraca się do jednej grupy i do drugiej grupy. Byłem nagi, byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu. I teraz zobaczmy, że teraz jedna grupa i druga grupa co? Ale zadaję pytanie, kiedy? Kiedy, Panie, widzieliśmy Cię? A więc jak gdyby jedna grupa nie widziała i druga grupa nie widziała. Czy naprawdę ta druga grupa nie widziała, kiedy zapytała kiedy? Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem głodny, nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, napoiliście mnie. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Czy naprawdę tego nie można zobaczyć? Kiedy ktoś jest głodny,
Kiedy ktoś jest nagi? Kiedy ktoś jest pragniony? Naprawdę nie można tego zobaczyć? Można. Ale to, że oni tak czynili, to było ich naturą. I to jest takie piękne. To było ich naturą. Oni inaczej nie potrafili. I dlatego zadali pytanie, kiedy? A tamci jak gdyby chcieli się usprawiedliwiać. Ale kiedy, Panie? Co jednemu zrobiliście z tych najmniejszych? Bóg pragnie, abyśmy widzieli to, co jest dla innych niewidzialne. Ponieważ to, co niewidzialne, jeśli się stanie widzialne, to pomaga nam w rozwoju duchowym. Można mieć wzrok dobry i widzieć, nawet bez okularów, ale można być dalej ślepcem. Kiedyś Grecy przyszli do Filipa i powiedzieli: chcemy Jezusa widzieć. Dzisiaj myślę, że to jest poselstwo dla mnie, dla Ciebie, widzieć Jezusa. I moi kochani, przyjdzie taki dzień, że będziemy widzieć Jezusa. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 13:12 pisze tak: teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Dzisiaj może nie do końca widzimy. I nie widzimy może tak, jak powinniśmy. Ale przyjdzie taki czas. Przyjdzie taki czas, że będziemy widzieć. I Księga Objawienia, 21 rozdział. Apostoł Jan pisze tak: widziałem. Widziałem. I to mi i Tobie powinno pomóc ujrzeć duchowymi oczyma tą niebiańską ojczyznę. Niebiański Jeruzalem. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Moja siostra kiedyś pojechała do Niemiec do pracy i zostawiła syna pod naszą opieką, żebyśmy się opiekowali. Mieszkaliśmy wtedy w Wałbrzychu, w takich blokach i którejś nocy, a ten jej syn to był taki trochę łobuziak, i któreś, w sumie to chyba nie była noc, ale nad ranem, gdzieś trzecia, czwarta nad ranem przyszedł, wziął kluczyki od samochodu, wtedy jeszcze jeździłem takim maluchem. To jest Fiat 126P. Myślę, że dla nas tutaj znany. Wiecie, i miał wypadek. Żaden samochód nie przejeżdżał. Przejeżdżał tylko jeden autobus i on uderzył dokładnie w ten jeden autobus. I samochód był po prostu zdewastowany. I kiedy przychodzi, troszeczkę, wiecie, tam gdzieś troszkę krwi, jakieś takie, nic mu się nie stało. I mówi: wuja, ale oczywiście nie przyszedł z rana, tylko tam gdzieś później, to była niedziela. Mówi: wuja, no samochód ci rozwaliłem. Ja mówię: jak rozwaliłeś? No, mówi, wjechałem w autobus. Wiecie, no na podwójnym gazie oczywiście. Ja wiem, no to dzięki Bogu, że się w ogóle tobie nic nie stało. Samochód, no trudno. Dzisiaj jest, jutro nie ma. Jakoś to będzie. I on był zszokowany moim zachowaniem. I to było chyba jeszcze w tym samym tygodniu, kiedy miał sen. Kiedy spał w tym pokoju, miał sen. Ja wtedy jeszcze nie spałem. Przebudziłem się i słyszałem, jak on mówił: ale ja nie chcę tego światła, bo ja zaraz będę ślepy. I on później, za jakiś czas, opowiadał mi sen, że widział ten cały budynek,
ten blok, w którym mieszkaliśmy, w nowym budownictwie. I w naszym mieszkaniu, z naszego mieszkania, w którym mieszkaliśmy, wypływało takie potężne światło. I on jak gdyby był w innej, zupełnie gdzie indziej i z daleka widział po prostu to światło, które opromienia te całe miejsce, gdzie w ogóle mieszkaliśmy. I mówi, a potem wuja mówi, kiedy popatrzyłem do góry, zobaczyłem, że z góry światło kolejne jest. I mówi, to jest to miasto było, to Jeruzalem, które apostoł Jan opisuje i o którym ty tak wiele razy mówiłeś. Ale mówi, nie widziałem go całego, tego miasta, tylko widziałem pewien fragment. I to mnie tak oślepiało i to światło, które wypływało od tego mieszkania i to światło, które z tego niebiańskiego Jeruzalem, że po prostu ja myślałem, że ja oślepnę, że ja straciłem wzrok. Dlatego ja się, mówi, wystraszyłem i krzyczałem. Apostoł Jan widział. A ja chcę wam powiedzieć, ja też widziałem. Nie wiem, czy to był sen. Nie wiem, co to było. Mało ważne. Ale Pan Bóg też dał mi zobaczyć cząstkę tego niebiańskiego Jeruzalem. Ono naprawdę tam jest. Kiedy Jan pisze, widziałem nowe niebo i nową ziemię, to te nowe niebo i nowa ziemia, ono będzie. Te niebiańskie Jeruzalem, ono stąpi z nieba. Naprawdę. Dzisiaj właśnie powinniśmy patrzeć, powinniśmy, wiecie, mieć obrazy w swoim umyśle i jak gdyby malować ten niebiański Jeruzalem, te niebiańskie miasto, niebiańską ojczyznę, która jest dla mnie i dla ciebie. Właśnie to jest nasza prawdziwa ojczyzna. To jest nasz prawdziwy dom. Czy tęsknimy za tym niewidzialnym miastem jeszcze dzisiaj? Ale to, że ono jest niewidzialne, to nie znaczy, że go nie ma, bo apostoł Jan widział. I wielu ludzi wierzy, że może miało jakieś takie sny, czy może widzenia, którzy widzieli. Prorocy też widzieli, którzy opisywali to. I Jan też to opisywał. I też to właśnie jest zapisane. Do tego miasta Jezus zaprasza każdego. Zaprasza ciebie, zaprasza mnie. I każdy może być, i każdy może wejść do tego niesamowitego miasta. Dlatego myślę, że dzisiaj bardzo ważne jest, abyśmy nasz wzrok mogli przekierować na to, co niewidzialne. Ale żeby zobaczyć to, co niewidzialne, to tylko możemy to, może pomóc nam Słowo Boże. Wtedy, kiedy jest i zaczyna się ten duchowy wzrok, kiedy zaczyna się duchowy wzrok, wtedy malujesz sobie te obrazy niewidzialne i możesz nawet doświadczyć również tego niewidzialnego świata. Tej opieki Bożej, tych aniołów, którzy przecież nas strzegą, chronią, bronią. Dlatego, moi drodzy, siostry i bracia, życzę wam, abyście mogli jak najwięcej ujrzeć i widzieć tego, co jest niewidzialne. Czy Pan Jezus dzisiaj, czy my Go widzimy? Nie widzimy. Wierzymy, że On jest? Wierzymy. Wierzymy. Dlatego udajmy się do tego niewidzialnego Jezusa. Ale to nie jest tak, że ta wiara jest ślepa. Przecież my tego doświadczamy. Kiedy widzimy cuda w naszym życiu, kiedy widzimy, jak On się wiele razy nami opiekuje, jak nas wyprowadza z różnych niebezpieczeństw, jak nas chroni. Dlatego miejmy duchowy wzrok i chciejmy widzieć, tak jak ci Grecy, widzieć Jezusa, tego naszego kochanego Jezusa, który kiedy przyjdzie po nas, najpierw przyjdzie po nas i wprowadzi nas do tego niebiańskiego Jeruzalem, gdzie będziemy mogli się cieszyć i radować, a potem to niebiańskie Jeruzalem, jak pisze apostoł Paweł, apostoł Jan, ono stąpi na ziemię i tu będzie ojczyzna zbawionych. Tu Jezus cierpiał, tu Jezus poniósł śmierć, tu Jezus oddał swoje życie i tutaj na tej planecie, planecie Ziemi, wstąpi również te niebiańskie Jeruzalem, które teraz jest niewidoczne, niewidzialne, bo jest w tym niewidzialnym świecie, bo grzech to wszystko zasłoni, ale przyjdzie czas, że ujrzymy go,
to miasto takim, jakim jest, tak jak apostoł Paweł napisał, twarzą w twarz. Życzę Wam tego, moi drodzy. Niechaj Bóg Was zachowa i prowadzi i przygotuje nas do tego, do wejścia do tego niebiańskiego Jeruzalem. Amen.